Andrzeju, dzień dobry. Cześć, Andzia. Cześć. Chodź, ci coś pokażę. A? Zbyszek, a może byś tak pooglądał telewizję? Nie, Andzia. Rozpakuję się i biegnę na bazę. A może jednak, co? Jak mawiał towarzysz Lenin, nie rabotajesz, nie kuszajesz, czy coś takiego. No może, Zbysiu, nie, proszę. Nie, Andzia, później, no. Nie, no ale teraz, proszę bardzo. No co, proszę bardzo, no co? No już pstryki, o. No, bardzo ładny program dla rolników. To co, już będę mógł lecieć na bazar, co? Nie, pstryknie jeszcze raz, no. No proszę bardzo. No, proszę, jaki ładny teleturniej. No, ciekawy. A teraz zaproponuj mi jakiś numer, Zbyszek. Andzia, co się stało? Nie, no zaproponuj mi jakiś numer od 1 do 200. Andzia, Bercik cię rzucił? Nie, patrz, zaproponuj mi jakiś jeden numer. No tu patrz, od 1 do 200, no. No dobrze, a potem będę mógł iść na bazar? Potem będziesz mógł iść, no. No to... Pierwszy wolny. Nie, dobrze? Tak nie. Od 1 do 200 konkretnie musisz powiedzieć, no. No dobrze, no. 123, może być? No widzisz, patrz. 123, proszę. Co to jest? Co to jest? No nie, to zmień, jak ci się to nie podoba, no. Przyciśnij, o. Dubaj, tak? No, telewizja Dubaj. A teraz jeszcze raz przyciśnij, patrz. No. O, widzisz, Eskimosy. O, a jak przyciśniesz, patrz. O, Jugosławia. A to wyście zakupili satelitę? Nie, to nie jest satelita. Kupiła tą telewizję kablową. Taką super kablową. Tu jest 200 programów w środku. Widzisz tam biały kabel, co tam leci? No widzę, no brawo. Dworniokowie bliżej świata, nie ma to tamto. He, to Berci się pewnie ucieszy, co? Ja nie wiem, on jeszcze nic nie wie. A, jak go znam, to się na pewno ucieszy. A, nie wiem, jak cię wychodził z domu, to miał bardzo zły humor. Tak? Cześć. Cześć. Co tam słychać w wielkim świecie? Mnie pytasz? Od dzisiaj to ja ciebie będę pytał. Że co? Że co? O, proszę. Cyk, Arabowie. Cyk, Eskimosi. Cyk, Jugosławia. Cyk, gołe baby z Kenii. Nie przełączaj teraz. To są gołe baby z Kenii. No niestety zakodowane. Gołe baby zawsze są zakodowane, nawet te z Kenii. Bercik, z okazji XXI wieku sprawiła nam telewizja kablowa, proszę. Brawa. Znaczy, że co? No, że będziesz miał 200 programów. Po szwedzku, po arabsku, po eskimosku, po amerykańsku. Tak jak chcesz. No. Mnie się wydaje, że moja baba na starość zgłupiała. O, nie przesadzaj, Bercik. No co nie przesadzaj? Cichy, ty byś lepiej cicho. O, już wiem. Już wiem, o co chodzi. Oto kolejne skutki bliskich spotkań trzeciego stopnia z Warszawiokiem. Oj, ty się skutki. Kiedyś był no jeden program i co, źle było? Źle było, bo nie było co oglądać. O, oczywiście. A potem dołożyli drugi i też nie było co oglądać. A potem jeszcze trzeci i czwarty i zaś nie było co oglądać. A teraz proszę, postęp! To jest postęp. 200 programów i nie będzie co oglądać. Piernie, jak ty, babo, durno myślisz, że ja będę patrzył na telewizję po arabsku albo po eskimosku, to ty się grubo mylisz, wiesz? Bercik, a może jednak zmienisz zdanie, co? Prędzej baba zmienia, wiesz? Ludzie, jak tak... A tu, poczekaj, no. Bo górnik przodowy nie zmienił zdania tak prędko, co godzina, wiesz? Wiele to kosztowało. Te 200 programów szajsu na białym drucie. Wiele! 100 złotych. Wiele! 100 złotych. 100 złotych! 100 złotych! Za takie coś? Bercik, ja już idę na bazar, wy sobie tutaj poplotkujcie. Do widzenia. Będziemy się widzieli wieczorkiem. No, pa. 100 złotych, co jest paderewski, żeby na po klawiszach sam jeździł. Patrz, zdechło. Już się zepsuło. Nowe już się zepsuło, no. Ty się do tego przyzwyczaisz. Patrz, spokojnie. Ale nie ma obrazu i no pasy lotają. Patrz, przycisnęłaś na coś. Po coś tu w ogóle chytała. Pieronie. Takie coś, widzisz. Szajs kupujesz, to na szajs patrzysz. I wszystko na ten temat. Nie będę w ogóle z tobą dyskutował. 100 złotych. 100 złotych. Patrz, Andzia, niby nie jest tak zimno, a jednak trochę zmarzłem. Napijesz się herbaty? A z przyjemnością. A sprzedałeś coś dzisiaj?
Tam takie małe. A co, wy dalej jesteście skłóceni? Bercik otworzył mi drzwi jakiś taki dziwny. Szkoda gadać. Dobrze, że dzisiaj na wieczór przychodzą i zwijają ten kabel. Tak? I co, i oddadzą stówę? Stówa ci oddadzą. Oddają nam 90 zł. No to się nie opłaca. Pewnie, że nie, ale powiedz to jemu. To chodź, Andzia, powiemy razem. Ty dobrze wiesz, że ją z nim nie godu. No to trochę ponegocjujemy. Pomogę ci, będę takim, wiesz, pokojowym wysłannikiem ONZ. Chodź. No? No i co, ciekawe? Nie. A jednak oblundur, nie? Zbyszek, powiedz pani Dworniokowi, że z nią nie godą i nie życza się, żeby ona do mnie godała. Andzia, no więc Berci... Zbyszek, powiedz panu Dworniokowi, że oglądanie telewizji kablowej rozszerza horyzonty i można oglądać programy z całego świata. Panie Dworniok, pani Dworniokowo twierdzi, że te 200 kanałów rozszerzy pańskie horyzonty. Powiedz pani Dworniokowej, że od ciągłego siedzenia przed telewizorem i żarcia paluszków co najwyżej samemu się można rozszerzyć. Do tej pory miała ino 5 kanałów i nieźle się rozszerzyła. Jak się będzie dalej w tym tempie przy 200 kanałach rozszerzać, niedługo nie wlezie w drzwi. No więc pan Dworniok wyraża negatywny stosunek do siedzącego trybu życia oraz wyraża swoje obawy o kondycję rodziny Dworniaków w sytuacji nieustannego oglądania 200 kanałów telewizyjnych, tak? Tak, a poza tym to jest nudne i głupie. To może arabsko jaka ta melodia. Widzisz, to jest, o, to jest Robert Janowski i noże sami, ta, samica. No, durne i głupie, ale jednak oglądasz, nie? Powiedz łaski swojej pani Dworniokowej, że montaż kablówki kosztował 100 zł, a jutro oddadzą nam ino 90 zł. No to chcąc, nie chcąc, muszę się tego szajsu za całe 10 zł naoglądać. A jutro niech to pakują i zabierają w pierny. A nie możesz do tego przełożyć na coś innego? Zostaw, ten puklaty będzie dobry. O. A czemu oni go dają? O, wiesz, Bercik, jakiś taki śpiący jestem. Może wystarczy już oglądania tej telewizji, co? Jeszcze nie. A nigdy tyle nie oglądałeś? No. A coś się stało, Bercik? Co? Od 5 godzin tutaj siedzisz kołkiem. Godą ci, że się muszę naoglądać za całe 10 zł. Tak? To zerknij na taksometr, ile tam ci nabiło, co? Na moje oko jakieś 6,50. A na moje 9,80. Ale brutto, netto to jeszcze nie będzie. A poza tym paluszku, że zerzasz za 5 zł. Czyli teraz się muszę naoglądać za 15. Śpij, jeszcze posiedza. No dobra, tylko trochę przycisz, no. To nie będę słyszał, o czym gadają. To nic, ale będziesz wiedział, no dobranoc. Dobranoc. A jeszcze lanina. Andzia, to jest wariat. To Boże jest niewojsku i teraz dopiero to wiesz, ja? Cały czas ogląda jeden program. Cały czas ten sum, ja? A, jakiś arabski, chyba libijski. I to jest tym, co godzą, jak można oglądać arabską telewizję. No dobrze, ale co teraz zrobimy? No co, po prostu pójdziemy spać. Dobranoc, Zbysiu. Dobranoc, łatwo ci powiedzieć. Bercik, jak tam taksometr? Jeszcze nie. Ale pamiętaj, że teraz bije nocna taryfa. Oj, Bercik, proszę cię, żeby oni nie mówili po arabsku, co? A co, rasista, że jest? Nie o to chodzi, ale ty masz 200 kanałów, a oglądasz tylko jeden. A na co mam patrzeć? Na jedynka, na dwójka? To mam na co dzień. A telewizja Libia mi jutro odłączy.
A co tam takiego ciekawego jest? Wszystko. O, patrz, Arab. Co, gdzie? Tu, patrz, a tu drugi Arab. A widzisz, co tam idzie pod ścianą? Patrz, 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 patrz. No co, no co? Trzeci Arab. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. No same Arabry, ty. O, nawet jak się trafi kobieta, to też jest Arab. Bercik, a ty nie wiedziałeś, że w krajach arabskich żyją Arabowie? A co innego jest wiedzieć, a co innego widzieć. O, teraz leci taka ichniejsza panorama. Wiesz, kto ją prowadzi? Krystyna Czubówna. Nie, Arab. Normalny Arab w turbanie i w chustce. A przedtem pokazywali randka w ciemno, tak arabsko, wiesz? I wiesz, kto ją prowadził? No. Poczekaj, nie zgadnę. Pewnie Arab, co? O, inteligencja? Widzisz, zaczynasz chytać. Przedtem jeszcze był jeden fajny program. Pokazywali takiego Tadeusza Drozdę, wiesz, taki śmieszny. Ale on też był Arab. Coś niebywałego, no. A ten na trybunie to kto to tam jest? Ten na trybunie? No. On się nazywał Muammar Kaddafi. Tak się nazywał. A ja myślałem, że Janusz Weiss. O, ta jest dobra. Blondyna Arab? Nie. No już chyba nabiło ze 20 zł, co? Wyłącz to. Patrz, kamela, pustynia. Tak, bo to jest film o pustyni. 20 minut temu wyszedłem i szedł wielbłąd po pustyni. Teraz wracam i ten wielbłąd dalej idzie. To jest słynny film libijski o wielbłądzie, który idzie przez pustynię. I ten wielbłąd tak będzie szedł i szedł i szedł, aż w końcu zdechnie albo gdzieś dojdzie. Ale na miłość boską, Bercik, czy my musimy to oglądać? Andzia miała rację, że ona założyła ta kablówka, wiesz? Jednak uznawanie kultur obcych to jest coś niesamowitego. No, patrz, Kaj, ty byś był w tej chwili, jakbyś nie poznał naszej śląskiej kultury. Kaj. Na pewno byłbym wyspanym człowiekiem. Bendyni anakili adamimi. Bendyni anakili adamimi. Bendyni anakili adamimi. Patrz, co ty wyprawiasz, jest druga w nocy. Popatrz, Andzia. Bendyni anakili adamimi. Ciekawe, co to znaczy, nie? Bendyni anakili adamimi. Ja cię kręcę. A może by tak kupić kamela i pochodzić się z nią po pustyni, a żywić się ino baranami na wąglach. Na śniadanie baran na wąglach, na obiad baran na wąglach, a na wieczerzu baran z masłem i syrem. Niesamowite. Pyszek, jak tam biznes? A, tragedia, zasnąłem na straganie. Ty, a do której on to wczoraj jeszcze oglądał? Nie wiem, no ale na pewno do czwartej, bo potem zasnąłem. A jak rano? Przeszło mu? A idzie się, też nic nie wyspała. Rano mnie przywitał po arabsku, a na śniadanie się zażyczył baranina na wąglu. A ci z tej telewizji kablowej byli? Ja byli, kozą odłączyć wszystkie programy. No i chwała Bogu. Chwała Bogu. Wszystkie oprócz arabskich. Teraz mamy jedynki, dwójki, Polsatu, ale mamy jakiś TV Kair, TV Dubaj, TV Libia, prywatne życie Saddama Husajna i jakoś organizacja wyzwolenia Palestyny. Taki tajny kanał. A jeszcze się dowiedział, że w Chorzowie otworzyli jakąś arabską knajpę, rano się fajnie oblekł i polecił tam. Ale spokojnie, Andzia, spokojnie. Oboje wiemy, jaki jest Bercik, prawda? Wiemy. A co to? Pierwszy raz mu odbija? Zobaczyć będzie jak zawsze. Minie kilka godzin i mu przyjdzie. A kto wie, może już mu przeszło. Myślisz? Andusia, zobaczysz, pójdziemy na górę i przywita nas stary, dobry Bercik. Zbysiu,
Głupi się jest, kochany, wiesz? Wiem, nie ma to tamto, chodź. A. Już leca! Bercik, jak ty wyglądasz? Salem aleikum! Matko, coś ty z siebie zrobił? Zbyszek, Andzia, Allah Akbar! Chciałbym przedstawić moich nowych przyjaciół, których żech poznał w tej chorzowskiej knajpie arabskiej. Achmeta i Mehmeda. No, oni są z Libii, pójdźcie. Za mną. Beci, idę. To są moje kolegi. Salam aleikum, hopy. Aleikum salam. Oraya gitme. Ona durmaya gidiyorum. Onlar seni bulacak, gitme. Geri dön, gel. Sen beni duymuyor musun? Allah kahretsin, burada başka bıçak yok mu? Bende var, ben sana vereceğim, gel buraya sen. Andzia, mnie to się coraz mniej podoba. Ja już nie wiem, czy jest jeszcze w ogóle u siebie w duma. Ja sen nie vereceğim, öldüreceğim, bak, gel lan buraya. Burada insanlar var, şey etme. Hemen geliyorsun buraya, bunları öldüreceğim, tamam mı? To prawda. Ja nie wiem, czy ja jestem w Katowicach, czy na zachodnim brzegu Jordanu. O. Leci! Jakim języku on podobał? Ty, a widziałeś, co oni tam dodą, znoszą jakieś pakunki. Leci, mówi, że podobno to są części do kosiarek. Do jakich kosiarek? No, że oni są biznesmeni, że sprzedają kosiarki do Iraku, a teraz próbują je zmontować. Zbyszek, mnie się to wszystko nie podoba. Andzia, ale w tym wszystkim jedno jest dobre, że oni nie piją alkoholu, znaczy Arabowie. Mahomet im zabronił. No to co? Moim zdaniem ta przyjaźń nie potrwa długo. Jednak Arab Polakowi nie da tyle, co drugi Polak. Wiesz co? To są święte słowa. No. Tam mam osób, ale przerabę. Tak, Adam, jakby się kłócili, co? Tutaj nie ma nic. To jak grube szkło. Tam mamy. No hopy, super strong. Bezalkoholowy. No, zdrowie za przyjaźń. Śląsko-libijsko. Jademy. Muammar Kaddafi. On kurde wszystko potrafi, Muammar Kaddafi, on kurde wszystko potrafi, Muammar Kaddafi, on kurde wszystko potrafi, Muammar Kaddafi. Urząd Ochrony Państwa! Nie ruszać się. No, mamy was, ptaszki. Matko Bosko, co się tu dzieje? Sytuacja opanowana. Dziękujemy, panie Dworniok. Bardzo nam pan pomógł w ujęciu organizacji terrorystycznej. Krwawy półksiężyc. Ku chwale ojczyzny, panie pułkowniku. Szukaliśmy ich od 5 lat. O, Bercik, i ty o tym wszystkim wiedziałeś? Na początku żech nie wiedział, ale żech przypuszczał. To, że im zaczął grzebać w tych ich rzeczach i próbował ich zmontować kosiarka. Nie wyszło mi. Potem żech próbował zmontować drugą, też mi nie wyszło. Rozumiem. No ja, normalnie, 2 lewe ręce. Uś ty, no dobrze, dobrze. Ej, no, no dobrze. Ale to, że montowałeś kosiarkę i ci nie wyszło, to jeszcze nie jest powód. Właśnie, że to jest powód, bo za każdym razem, jak żech montował kosiarkę, wychodził mi karabin maszynowy. To prawda, to prawda. Tyś montował w moim mieszkaniu karabiny maszynowe? Nie przy ludziach, Andzia, bardzo proszę. Pani Dworniokowa, mogło być gorzej. Co znaczy mogło być gorzej? Mogło być gorzej, planowali w tym domu, w tym pokoju składować materiały do produkcji bomby atomowej. Oczywiście dla Iraku, dla Saddama Husseina. O, maluczki, teraz to żeś przebił. Tyś w naszym mieszkaniu, w naszym mieszkaniu produkował bombę atomową dla Husajna. Pani Dworniokowa, proszę puścić męża. A czemu? Jest bohaterem. Właśnie. Należy mu się medal. I tu na Husajna medal w nos, Łodymie. Ale Andzia, no co ją za to moga? No co ją moga, no? Joj, no pokochał arabską kulturę. No, a ten film o tej kameli na pustyni, rewelacjonny. Ja się bardzo cieszę, że pan kochał arabską kulturę, ale od złej strony kochał.
No ja, czy jest jakoś rzecz na tym świecie, żeby o nią zaczął robić od właściwej strony? Nie, Zbyszek? Aj, Bercik, Bercik. No dobrze, Andzia, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Za idiota, baran ty, ułop chciał wyrynczać. No trudno, no ale już więcej nie będzie. A co on tam teraz robi? Ogląda telewizję. Arabów. Nie, możesz być spokojna. Przecież macie teraz kablówkę bez Arabów, nie? No, ale wiesz co? Ja to jednak puda sprawdzić. Bercik, co to jest? Jakoś eskimosko telewizja. Konie ciągną sanie po śniegu. Bercik, nie konie, tylko renifery. I szczekają. To są psy chyba, widzisz. Już tak godzina jadą, jadą i jadą, a wkoło ino śnieg. Że tyż w Polsce nie umieją robić takich fajnych filmów. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Ty, a ty w tych stonkach nie jest to jakiś Arab? No, Arab na biegunie, co? Eskimos. Wszędzie są Eskimosy, same Eskimosy. Przedtem był program, to była panorama, ichniejszo. To prowadziła czubówna Krystyna Eskimos. Potem była rozrywka. Tadeusz Drozda też Eskimos. Ale że się tu uśmiał. A teraz leci film sensacyjny. Chyba z Lindą. No, Linda też Eskimos. Tak, Linda podobny. Prawdziwy Eskimos. A co ty wiesz o zabijaniu? Poluje na foki, widzisz? Ciekawe. A może by tak kupić kiedyś sanie i psy, na placu se postawić iglu, a żywić się ino wielorybami. Na śniadanie wieloryb z masłem, na obiad wieloryb pieczony, na wieczerzo sałatka z wieloryba, a na deser foka. A wszystko popić kompotem z tranu. To by było dobre. Utko z wieloryba. Coś pięknego. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanesy się z korolami. Z pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie w kościele i